Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Eurotracka. Ja sobie muszę tutaj jakoś się przystawić dobrze i wygodnie. Kierownicę sobie troszeczkę też podrównać. Okej, okay, myślę, że jesteśmy w porządku. Otóż, dobrze jest? Czy nie jest dobrze? Czekaj, nie, muszę sobie na jajka popatrzeć ogólnie. Raczej powinno być okej. Okay. Otóż? Nie jest do końca ok, ale dobra, damy sobie radę. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy na razie bez przesyłki ogólnie. I pasuje sobie coś wziąć. Tutaj żeśmy chyba byli, nie? W Świnoujściu możemy coś sobie zabrać. O! Tylko chyba Świnoujścia nie mam do dostępnego jeszcze, bo mi tam nigdy nie było. Dokładnie, więc słuchajcie, jedziemy do Świnoujścia i tam sobie ustawię po prostu jakiś w miarę dostępny, fajny. A widzę, że tu promę. Zajebiście. Dobra, słuchajcie, to może ja się walnę tutaj gdzieś w te rejony. Po to, żeby się tam ogólnie też kimnąć i te sprawy. Dobra, to jedziemy. Ogólnie sobie zmieniłem troszeczkę ustawienia. Gdzie to jest? Mogę tutaj skręcić? Czy nie pojadę pod prąd? Ty, ja to nie miałem przypadkiem nakazu skrętu? No przecież toż to jednokierunkowe jest. Jak nie ma policji. Jadymy. Oczywiście do mnie zima zawitała. O, a policja została. Nie widzieli. Słuchajcie, do mnie zima zawitała. Niestety przyszło, spadło białe gówno. No i cóż, mrozik trzyma. Zimniutko troszeczkę. Chociaż minus jeden, a to na razie, to cieplucio na razie. Albo to dziesiąta już, to wiecie, taki lekki mrozik, nie? Jak na grudzień to... To tak to czasami bywa. Słuchajcie, mam dzisiaj temat od was. W sumie nawiązujący do ostatnich wydarzeń na świecie. Strasznie drastycznych i w ogóle. Znaczy żartuję, śmieję się. Ale zaraz sobie o tym pogadamy. Na razie chcę dojechać do tego Świnoujścia. Osobie ze Świnoujścia wielkie pozdrowienia. Tak, żebyście nie byli jakoś odtrąceni przeze mnie, że nie pozdrawiam, więc pozdrawiam. O ile ktoś w ogóle jest tutaj ze Świnoujścia, bądź z okolic może, o. Świnoujście, ja muszę tutaj sobie skręcić. Oczywiście nie poszarżuję, no bo mówię, no, ślisko na drodze. I w ogóle. Gram dalej na wersji 1.21. Nie zmieniałem sobie na wersję 1.22, ponieważ Poland Rebuilding jest niekompatybilny na razie. Nie wiem, czy wyszło coś nowego. Ale stwierdziłem, że na razie nie będę aktualizował, ponieważ nic za bardzo takich specjalnych, super, ekstra, mega rzeczy nie doszło w tym update'cie, żebym już miał jakieś super, ekstra parcie na to, nie? Poza tymi tam oponami jeszcze tam doszło, kolory opon, ten napisów, parę poprawek i tak dalej. Nic szczególnego, co by mnie urzekło na dłuższe, więc na razie sobie daruję ten update. No w sumie mam grę dobrze zrobioną, mam to co chcę i dobrze mi się tutaj jeździ, więc nie planuję chyba jak wyjdzie, czyli zaplanuję wtedy update, kiedy wyjdzie faktycznie jakiś większy update, który będzie zmieniał tak jakby wyszedł tutaj update kiedyś 1.20 chyba, gdzie dostaliśmy możliwość właśnie tworzenia własnych tras na GPS-ie. No to było już ważne, nie? To była zajebista rzecz, więc tutaj byłem jak najbardziej za. Okej, okay, odkryjemy Świnoujście. A! Palec mnie boli. Agencja pracy. Odkryłeś agencję pracy. Dobrze, ale ja bym chciał jeszcze odkryć miasto. Hello! Tutaj mogłem się kimnąć. Ale nie wskoczyło mi dalej, kurczę, odkrycie tego
najbliższe miasto, więc może ja pojadę w centrum, co? O, właśnie, to chciałem, żeby mi wskoczyło, bo dzięki temu teraz będę mógł sobie popatrzeć na mapeczkę. A ja może tutaj sobie zajadę na kapeczkę. O, bo tu widzę, jest jakieś miejsce. Pod drzwi, dzień dobry. Ja z przesyłką. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie, co możemy sobie zabrać. Jaką przesyłeczkę ze Świnoujścia. Świnoujście. Bardziej bym chciał jechać gdzieś na Skandynawię. Nie, na Budapeszt. Verona, Bergen. O. Norwegia. Dobrze, ale za... Janów Lubelski. Tu pajaś. Warszawa. Do Estonii. Nie, w Estonii już żeśmy jakoś tak byli. Vaxio. W Vaxio byliśmy już też. Malmo. Chyba, że weźmiemy sobie do Malmo. To coś. Z Malmo pojedziemy dalej. Co wy na to? Myślę, to będzie dobry ten sposób, nie? Bo w Malmo widzę nas nie było, więc dobrze by było sobie odkryć to miasto. Dobra, ustawiam GPS, jedziemy do Malmo. Oczywiście to będzie przeprawa prom i w zasadzie wsio. Jak tam stoimy? To jest ok. Ten już nas na pewno puści. To będzie krawężnik. Ale zmieściliśmy się, dobrze jest. Ha, kurde. Ale dobrze sobie ustawiłem te klawisze, no bo wiadomo, w ten free track średnio chodzi, nie? Z tymi dniami dają, że tutaj czapka ciężka, bo ta bateria, a to się kole, boce, wszystko, a to wkurza. Tragir by mi się przydał, nie? Muszę sobie chyba odhamić albo poprosić świętego Mikołaja. Widziałem tam ostatnio, jak Artur robił live'a. Pewnie nie wszyscy kojarzą, dlatego ci, co nie kojarzą, to trudno. A ci, co kojarzą Artura, to właśnie on ma free tracka na tej zasadzie, gdzie odblaski są, nie? No to no, niby spoko, ale też mówił, że są niektóre gdzie nie, gdzie problemy, więc... Stop. Chyba was podarło. Bo ja to chyba na prom muszę wjechać, nie? Żeby się dostać tam do tej firmy, nie? Zobaczmy. No, otóż to. A patrzę. A czemu ja nie mogę jechać tędy tu? Może to będzie jednokierunkowo. No, przecież tędy by mi było chyba lepiej sobie czasnąć, nie? Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, co tu jest. No, kurwa, chyba żeście się wściekli, ludzie. Gdzie tu jest? Tu będzie ten port? Chyba tak, tam jest ten. Ale tu jest zakaz wjazdu, więc musi być gdzieś tam dalej. Tam jest znak. O, dzięki stary, dzięki. Niech ci to w dzieciach Bóg wynagrodzi. Znaczy, Bóg, jaki Bóg? Chyba tam, nie? Tutaj gdzieś. Ja pierdzielę, gdzie ten prom? A ja w ogóle bez światła jechałem. Nie, ja to muszę wyjść na chwilę. Ale jaja. Chyba źle wjechałem. Się pogubiłem w porcie. What the fuck? Nastawiają, kurde, jakieś tutaj... jasny gwint. Żeby tam do wody nie wjechał. Nie wiem, czy się da w sumie. To nie, to musimy tędy.
O, tutaj na pewno. O, widzisz, widzisz smoka. Był stop. O, jest. Zamotane to normalnie jak. Aha, Świnoujście, port, Świnoujście, miasto. Nie wiem, tak jest na serio u was w mieście, jeżeli ktoś jest ze Świnoujścia, to dajcie znać, że musicie się promami między tymi? No wiadomo, to Świnoujście podobno to wyspa, nie? Island. Dobra, tutaj mamy wyjazd. Okej. Dobra. Jeżdżemy i jedziemy po ten towar. Tutaj tędy. Tankować jeszcze nie muszę. Prześpię się na promie ogólnie, bo będziemy do Malmo przecież promem cisnąć. No to jest 50, a 80 czysta, to jeszcze śnieg na drodze, lód. Normalnie. Też teoretycznie ja bym się tam mógł kimnąć trochę, nie? Coś będzie. Wypadki. Bo jeżeli tu byśmy skręcili, to gdzie koło czego pojedziemy? Pojedziemy koło warsztatu, nie? Aha, dobra. Koło GLS. Ale tu jest, widzę, kimadło. Tu jest kimadło, tu jest kimadło. O, to po drodze będziemy mieć, jedziemy. Chciało mi się Świnoujścia, to mam. Czekaj, czemu świną, nie? Jakieś świnie tutaj były? No by was szlak trafił jasny, pieruny siarciste. O, jak stoję na czerwone, to ja sobie poleję czarnej wody. O! Kończy mi się, niedobrze. Nie podoba mi się ta opcja, że mi się czarna woda kończy. Ale przynajmniej moja Ludmiła tutaj jest. Jedymy. Jeszcze łyczek czarnej wody. Aż mnie zniosło. Bo tak ślisko ogólnie. O, mówiłem, że ślisko? Znowu czerwone. Kurde, tyle wyprawy, żeby wziąć jeden towar. I to w sumie taki przelotowy, bo ten towar głównie chodzi mi po to, żeby odkryć sobie Malmo i to wszystko. A dopiero z Malmo weźmiemy sobie coś dalej. Mam nadzieję, że będzie coś dalej w Malmo na Skandynawię, bo tą Skandynawię chcę ogólnie zwiedzić. Więc liczę na to. Mam nadzieję, że w tym korku później tutaj nie będę musiał stać. Patrz, jaki korek. Up. Przejść do pieszych. Jedziemy prosto. Tu jest Biedronka zaraz. Na rondzie się nawiniemy w lewo. Tam nic nie jedzie, bo widzę. Aha, czekajcie, bo tutaj się możemy kimnąć. Nie wiem, czy będziemy tankować, czy nie będziemy tankować. Mam 600, nie, chociaż nie, to będzie raczej tańsze paliwo, nie? Zaparkujemy. Ja się kimnę. Ja sobie tu zatankuję.
co jak co, bo tutaj na pewno będzie tańsze paliwo. Zresztą będziemy w Norwegii. The fuck. Na czym ja zawisłem? Tu nic nie ma. Dziwne. Tutaj mamy 5.15. Kurde, jaka drużyzna. Przecież teraz dzisiaj widziałem. Tankowałem nawet dzisiaj, w piątek. Co prawda benzynę za 4.02. A diesel był po 3.90 coś. Taka drużyzna, no. O, tu nawet warsztat jest, ale nas warsztat nie interesuje. Nie, właśnie nas warsztat interesuje. Ja mam chyba uszkodzoną tą ciężarówkę trochę. Tak mi się coś wydawało, tam chyba miałem 3%. Więc od razu jak już tu jest, to sobie naprawię. Serwis. No widzicie, mówiłem. Dobra. Okej, ciężarówka zatankowana, usiałek wyspany i naprawiona. Elegancko, można jechać śmiało po towar. Okej. Come on. No ale dobra, wracając do tematu, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. Ktoś ostatnio mi podpuścił taki temat, ostatnio w sumie zapewne dużo was wie, odnośnie Wardęgi, że został zatrzymany, ale spokojnie, nie o tym dzisiaj będzie gadanie, bo akurat odnośnie zatrzymania Wardęgi to jakoś specjalnie mnie tam nie dziwi, ponieważ co jakiś czas jest zatrzymywany i tak dalej. Co do samego Wardęgi, to nie wiem czemu, ale nie wiem, być może ja jestem sztywny jakiś, może jakiś dziwny, ale jego pranki, sranki mnie jakoś tak nie bawią. Widziałem masę lepszych pranków. Jak kurwa przyjechałem na czerwonym? Widziałem masę lepszych pranków zagranicznych i według mnie były spoko. Wiadomo, tam niby ktoś mówił, a ten pies pająk był dobry, nie? No, może i był dobry, ale jakoś nie wiem. Wolę jakieś takie inne pranki. Nie wiem, czemu jakoś Wardęga mnie nie... Nie podnieca jakoś specjalnie. Także rakieta mi nie stoi. Jak w Minecrafcie. Dobra, jedziemy tam. Ale bardziej to będę chciał się dzisiaj odnieść do policji. Bo w zasadzie tak jak mówię, no... Było właśnie zatrzymanie tego Wardęgi i tak dalej. Srutu tutu. Co ja mam kurwa przejechać przez jakiś gąszcz? No. Tutu, ale tam jeszcze ktoś mi napisał dokładnie w tej samej wiadomości, że ach, Husiek, jeszcze tam zobacz sobie filmik jeden, gdzie było zatrzymanie jakiegoś tam niby kolesia za... Nie mam pojęcia, że mam kurwa jechać. Wjazd. Za, nie wiem, tam jakieś wylegitymowanie przez coś, za coś, na coś i tam był gdzieś jakiś taki reportażyk od tego, od Stonogi. Co do Stonogi, tego Zbyszka Stonogi, to nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń, bo gościu w sumie dużo robi dobrych rzeczy, pomaga różnym rodzinkom i tak dalej. Nie wiem, czemu niektórzy go jadą od najgorszych. Tam zorganizował kilka takich i chyba się teraz wkurzę. Mój transport znikł. Ale jaja. Ale jaja. Z domkiem będę jechał? Dobra, będę jechał z domkiem. Było właśnie odnośnie tego, że tam
jaki to on nie jest, nie? Ale gość wydaje mi się w porządku, no jakby nie patrzy, nie wiem, prezydent, jakoś inni politycy nie pomagają tak ludziom, że nie wiem, dadzą jakieś tam leczenie, kasę czy coś, nie? Więc tutaj nie, ja się nie doczepiam, spoko, jeżeli tam ma ochotę taką, a nie inną, to okej, okay, nie? Ale wracając do tych policjantów, nie? Tam, no wiadomo, są akcje dobre, są akcje złe. Zaraz się pojawiają oczywiście standardowo HWDP i tak dalej. I wiecie co? Bawią mnie zawsze ci, przeważnie ci młodziaki, nie? Że a kurwa, policja, psy i tak dalej, w ogóle, nie? Wiadomo, no czasami może i policja przegnie czy coś, no ale dobra, zdarza się. Chuj. Ale z drugiej strony mówię, takie śmieszne według mnie, bo to jest śmieszne. O kurwa, ojej, nie zmieściłem się, ale na szczęście nie uszkodziłem. Takie wiecie, pocisk, nie? Nagrywanie zaraz i tak dalej, utrudnienie. Bo ja bym nie wiem, czy to troszeczkę to może utrudniać nawet i policji, bo ja oczywiście część z was wiem, że się z tym nie zgodzi, bo jesteście młodzi, w młodym wieku i policja dla was jest zła. Bo ja też byłem w młodym wieku i też... Ups. Za bardzo wyjechałem, sorry. I też uważałem, że... Jakie ma się to zmieścić? I też uważałem, że policja jest zła. Znaczy, zła. Może do tego stopnia, że... Czy to kurwa nie idzie się zmieścić? Patrzcie, zaklinowałem się. To po prostu domek jest za szeroki. Nie no, patrzcie, no muszę tam zobaczyć z tyłu. Ja pierdolę, no. Kompletnie nieprzemyślany ładunek. Mam nadzieję, że jakoś pojadę. No, proszę cię. O, jadę. Pojechałem. Muszę tutaj się przycisnąć. No kurwa, to jest naprawdę za ciasno tu jest za ten. I hoj. Po ich pachołkach, trudno się mówi. Dobra. No to było akurat nieprzemyślane w tym przypadku, jeżeli chodzi o ładunek, bo jest po prostu za szeroki ten domek. Na zwykłą naczepę spoko, ale jak mamy jeszcze domek, to nie ma takiej opcji. Ale na szczęście przejechaliśmy i chyba naczepy żeśmy nie uszkodzili, nie? Kurwa. 3%, jobane. No ale dobra, trudno się mówi. Jedziemy dalej. I mówiąc o tej policji całej, nie? Że zła i tak dalej. Ja też uważałem, że oczywiście, że zła. I dalej nie twierdzę, że zawsze w każdym przypadku jest dobra, nie? Ale śmieszą mnie zawsze takie teksty. O, HWDP, policja jebana i tak dalej, nie? Ale najlepsze jest to, że zaraz, jeżeli, no nawet ten młodziak, który mówi, że a jebać policję i tak dalej, nie? Przyszedłby do domu i zobaczył, że ten dom jest okradziony, nie ma jego sprzętu, nie ma jego, nie wiem, radia jakiegoś, nie ma kurcze komputera czy coś, nie ma laptopa. Co by było wtedy? Kurwa, ja się tutaj nie pomieszczę, patrzcie, jak to jest ciasto. Co by było wtedy? Co by zrobił? Zadzwonił na policję. I to jest najlepsze. To jest najlepsze. Oczywiście policja byłaby zła, ale gdyby go okradziono, bo niektórzy sobie sprawy z tego raczej nie zdają,
Gdyby kogoś okradziono, to oczywiście tak czy siak zadzwoniłby właśnie po tą policję. I tutaj nie ma opcji innej, żeby było inaczej, więc... Poczekajcie, niech się znajdę mieście, ale... Niektóre ładunki faktycznie powinny być... Widzieliście to? Jobłem tutaj, nagle pojawiłem się i znowu mam 6% uszkodzeń. Ja pierdzielę, naprawdę niektóre rzeczy są tutaj kompletnie nieprzemyślane. Ale czekajcie, gdzie ja w końcu mam je? Co, gdzie mnie to kieruje? Co to jest? Co to jest? Tu wyjeżdżam. Aha, i dobra, i tu... Ja pierdyk. Według mnie mówię, no niektóre rzeczy przez niektórych osobników są po prostu nieprzemyślane i głupie, nie? Ja tam się dziwię też policjantom, bo mam tam paru znajomych, gdzie... Nie wiem, się dziwię, że nagrywanie i tak dalej, to w kurwę, nie? I najgorsze, wiesz, jeszcze okej, jak sobie będzie siedział, nagrywał spokojnie, dobra, no ma takie prawo, nie? Ale najgorsze, wiecie, jak się jeszcze, wiecie, wpierdziela tam w całe to ich zamieszanie. Oni tam prowadzą sobie czynności, jeżeli coś faktycznie wymaga prowadzenia czynności, bo... Dobra, czasami, owszem, nie mówię, zdarzy się tak, że te czynności są... prowadzone na podstawie troszeczkę takich... kłótliwe rzeczy, o, może tak. A czasami po prostu faktycznie są prowadzone czynności, bo sytuacja tego wymaga. I znowu się... Albo sobie wziąłem tutaj za wąski skręt, albo coś, nie wiem. Nie wiem, czy to jest za ciasno na tym domu, nie wiem. Pieprzyć. I to po prostu według mnie, no bym powiedział, wkurza, nie? Że ktoś im przeszkadza w pracy, jeżeli stoi gdzieś dalej, to spoko, nie? A tak to naprawdę według mnie, no jest... Jest to trochę według mnie, no dla nich denerwujące. Dlatego wydaje mi się, reagują tak, a nie inaczej. I cóż, no... Gadanie też na przykład też śmieszy mnie, jak... Głównie też, szczególnie już młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie mówią: o, milicja, milicja, jebana milicja, nie? Taka pierwsza wtedy moja myśl nachodzi mnie: żebyś ty, gówniarzu, miał do czynienia kiedykolwiek z milicją, to byś wtedy słowem się nie odezwał, bo jaka jest różnica między policją a milicją? To ja głównie... Głównie powiem dla tych osób, które właśnie z tą policją lubią sobie takie różne perypetie pogrywać. Z policją co sobie możecie gdzie niegdzie pofolgować, nie? Bo nie zawsze coś zrobią, nie? No bo jeżeli jeszcze jesteście młodzi, to tym bardziej. A policja niestety w Polsce się boi, to też. A jeżeli mielibyście do czynienia z milicją, tą prawdziwą milicją, jak to było za czasów komuny, PRL i tak dalej, to jeżeli byście powiedzieli jakąś odzywkę do policjanta, do milicjanta, jak teraz do policjanta czasami, to nie skończyłoby się na upomnieniu słownym, czy tam spisaniu, czy coś, czy w najgorszym wypadku zatrzymaniu i dołku, tylko by was po prostu przypierdoliłby wam pałą przez pysk, przez łeb, przez plery na miejscu i bez żadnego gadania. A jeszcze modlilibyście się wtedy, żebyście nie zostali zawinięci na komendy, czy gdzieś tam na ten posterunek, bo tam by was jeszcze porządnie przekopali cały wszyscy koledzy z tej milicji. I nie było czegoś takiego, że sąd mnie uniewinni, czy coś. Sąd wtedy trzymał bardziej stronę oczywiście milicji i mielibyście jeszcze bardziej przejebane niż na spotkaniu vis-a-vis z jednym milicjantem. Tam po prostu była przekopa i do widzenia. I tobie nie było tutaj takiego gadania, że mogę sobie nagrywać, dlaczego go pan zatrzymuje i tak dalej, niech go pan nie zatrzymuje, wyciąganie z radiowozu i tak dalej. Tam, jeżeli by była taka sytuacja, to raz, zatrzymany byłby zatrzymanym już dawno. A druga kwestia to jeszcze osoba stawiająca opór, czy tam jakieś ogólnie utrudnienie, dostałaby, mówię, pałą, w najlepszym przypadku, dostałaby pałą milicjantą przez pysk i została również zatrzymana i też po pysku później
niezły oklep. I tam by się nikt z wami nie przejmował, więc tutaj te czasy się zmieniły i tu sobie raczej dzięki temu też niektórzy podchodzą tej policji jak podchodzą, nie? Kolejna kwestia, zobaczcie sobie na policjantów, może nie w Europie, ale w Ameryce czy coś. Tam nie ma czegoś takiego, że policja boi się używać broni czy coś. Tam jeżeli byście podeszli do policjanta i go tak trochę znieważyli, jak tutaj w Polsce, gdzie policja w sumie niewiele wtedy może, to leżycie, w najlepszym wypadku leżycie na ziemi, pieskiem do ziemi, z gotymi rękoma i czekacie na przetransportowanie do posterunek. Niestety tam sobie policjanci nie pozwalają, a w najgorszym wypadku dostaniecie kulkę w łeb. Mój wujaszek kiedyś właśnie, ten, który jest w Stanach, był świadkiem takiego zatrzymania, gdzie właśnie jakiś murzynek, no to wiadomo, czasami tam z murzynkami są czasami problemy, stawiał opór, ogólnie przy zatrzymaniu nie miał żadnych narkotyków, nie miał żadnej broni, ani nic, po prostu stawiał opór, zaczął uciekać. Policjant pierwszy co zrobił, po prostu wyciągnął broń i go ustrzelił. Znaczy gdzieś go chyba postrzelił wtedy, nie celował akurat gdzieś tam tutaj w te części ciała, gdzie mógłby go naprawdę na stałe uszkodzić, tylko gdzieś w nogi po prostu. A wy tutaj w Polsce, nie? Jak ktoś zacznie uciekać czy coś, to jest mało prawdopodobne, że ten policjant wyciągnie broń. Bo ponieważ za policję, aby nie patrzeć w Polsce, jest to problematyczne. Wiesz, wyciągnie broń, zacznie strzelać i później zamiast zostawić to tak jak jest, faktycznie wyciągnął broń, to miał do tego jakieś faktycznie no, potrzebę, jeżeli sytuacja tego wymagała, to wtedy rodzi się cała afera i całe dochodzenie, nie? Gdzieś tam było nawet kiedyś wiadomościach, nie? Coś, nie wiem, czy jakieś zatrzymanie gdzieś z użyciem broni, to oczywiście w Polsce jest cała sensacja na portalach informacyjnych, w wiadomościach, że policja użyła broni. No niewiarygodne. Przecież policja ma broń tutaj dla nas, u nas dla pokazu tylko. No bo przecież gdzież policja powinna używać broni? I wtedy jest cała sensacja w wiadomościach. Policja otworzyła ogień. Wow. I wszyscy policjanci wow. A ci, którzy użyli, to już takiego wow nie robią, ponieważ dla nich to jest cała masa procedur, dlaczego tej użyli broni, czy słusznie użyli broni, czy faktycznie tego sytuacja wymagała i tak dalej. Na zdrowie chusiałku, dziękuję. Także tu jest właśnie ten minus, że ta policja boi się używać tej broni, ponieważ zaraz jest sprawdzanie dlaczego, po co, a czy zgodnie z przepisami i tak dalej. To jest głupie według mnie, to jest bardzo głupie. Wiadomo, no powinni mieć troszeczkę łatwiejszy dostęp do tej broni, skoro już ją noszą, to są raczej osoby odpowiedzialne, skoro się znajdują w takiej formacji. Myślę, że wtedy inaczej by też ludzie na nich patrzyli niż tutaj. Teraz nie wiem, ma tą broń, ale się boi jej używać. Dlatego ludzie też czasami, szczególnie młodziaki, sobie folgują z tymi policjantami, a policjanci traktują młodych dlatego tak, no bo sami do nich nie są w porządku, nie? Ja powiem wam, że policjanci przecież na żywo są takimi samymi ludźmi jak każdy inny, nie? Ja powiem wam szczerze, że przecież z policjantem da się dużo załatwić. Tutaj nie będę wskazywał przecież imion, nazwisk, ale nieraz miałem okazję wychwycić mandat, ale za jazdę, nie? Czy szybciej, czy coś. A lelum po lelum dało się coś załatwić, nie? I nie jest tak, że policjant już wiebie wam mandat do widzenia, kiedy w ogóle, nie? Jeżeli mi się wydaje, że jeżeli jesteś fair do drugiego człowieka, ten człowiek też dla ciebie będzie fair, nie będzie stwarzał dla ciebie jakichś większych problemów, nie? O ile nie zrobiłeś wiadomo czego, nie? Także nie powiem, że jest źle, nie? Można sobie pogadać i tak dalej. Ja na przykład to był mój dawny dzielnicowy, obecnie już tutaj dzielnicowym nie jest. Gdzieś poszedł wyżej, no ale czasami dalej jeździ jako, wiecie, umundurowany. Czasami tego gościa spotykam w stróżniance, w sklepie, w piekarni. A, cześć, witam, jak tam, zdrówko i tak dalej, nie? Tak się pogada żywo się pogada, nie? Ogólnie na luzie, co tam słychać, nie? Jak tam życie leci, nie? A za młodziaka to już by go, kurwa, nie lubili, bo przyjeżdżał, spisywał, albo była interwencja, bo babeczka stara zadzwoniła i tak dalej.
No ale nieraz mówię, no ale chłopaki, ja muszę, no wiecie, siedzicie pod gadką, czasami hałasujecie, wiecie, jak to starszy, no i... No i nic z tym nie zrobisz, nie? Ale widzicie, no... Nie robiliśmy jakichś większych problemów czy coś, no po prostu stara babka była uciążliwa i dalej kurwa chyba jest, tyle że mniej się pokazuje. No i zgłoszenie jest, no to trzeba coś z tym zrobić, nie? No bo co? Wziął, pogadał, nieraz mówię, a nie siedźcie, bo wiecie, że ona jest pod łokciem czy coś, no i tyle, nie? No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Także... Tutaj... Także tutaj nie uważam, wiecie, że policja jest w jakimś tam stopniu zajebiście zła czy coś, nie? Wiadomo, trafi się czasami jakiś kutas, 1 na 10 czy coś, ale to kutas się wszędzie trafi. Czy będzie nawet do lekarza, też się trafi jakiś kutas. No to... No niestety, no tak to bywa, nie? Takie życie. Także to już... Tak już bywa i nic nie zrobimy. No ale, tak jak mówię, śmieszy mnie po prostu czasami, mówię, wyzwiska pod względem policji, a szczególnie już tych z gimnazjum czy z podstawówki, nie? Kiedyś widziałem takiego malutkiego, kurwa, no nie wiem ile mógł mieć, 10-12 lat, to jest max, maxów. Nie, idzie, wyszedł ze szkoły, nie, z plecaczkiem. Jebać policję, jebać policję. W sensie, Boże, ja bym przy tobie stanął policjant, to raz, żeby się już kurwa słowem nie odezwał, a dwa, jakby cię wziął do matki czy ojca i powiedział co robisz, to żebyś kurwa całkowicie zmiękł. Więc zawsze mi śmieszą takie kozaki, nie? Że ach, kurwa, jebać policję, jebać policję. Jedzie radiowóz. No, jak jesteś cwaniak, jebać policję, to idź stanie przed policjantami, powiedz, że jebać policję. O, wtedy okej, okay, będzie. No, dobra, może faktycznie jebiesz policję. Ale żaden nie ma kurwa jaj. Zapłaciłem mandat. Żaden nie ma jaj, żeby faktycznie podejść i powiedzieć jebać policję. Ja szczególnie ci mówię, no gimnazjum, podstawówka, tam końcówka, bo to czasami też się tacy trafią, czy liceum nawet, nie, tam technikum. Szczególnie młodziaki, nie? Bo już starsi, jak mają te 18 lat, to już jednak ten mandat, to tamto, to tak już nie za bardzo. To sobie mówi pod nosem jebać policję, ale nigdy nie podejdzie do policjanta, nie powie jebać policję. Dlaczego? Skoro jesteś taki kozak, to podejdź. Jeżeli ktoś wrzucił, nagrał, to nagra i da, zapoda linka, jak podchodzi do policjanta i mówi jebać policję. Wiadomo, można to sfejkować, bo nagrać, na przykład ktoś będzie miał ojca policjanta, nie? I nagra jebać policję, ale podejrzewam, że wtedy mógłby go ktoś tam, wiecie, podcisnąć, nie? Dalej i jakieś nieprzyjemności. Także cwaniakowania jest wiele, a jeżeli przyjdzie co do czego, to niestety. To jest tak samo jak z dziewczynami pierwszym razem i facetami pierwszym razem. Wiecie, idzie sobie grupka, powiedzmy tam, nie wiem, 16-17 lat, chłopak, dziewczyna, nie? Ale cię wyrucham, a ja cię. Jak przychodzi co do czego, to nawet wawrzut nie stanie. O raju. Także... Śmieszne, powiem wam, śmieszne. Czasami na przykład niektórzy są śmieszni, ale cóż, no tak bywa. Także dajcie znać, co wy sądzicie, co wy myślicie o tym temacie, bo chętnie poznam wasze zdanie. Bo może faktycznie... Macie jakieś inne zdanie, może faktycznie nie uważacie, że jest tak faktycznie źle z policjantami, albo też stwierdzicie jebać policję. Także no bywa. No ale tak mówię. Jebać policję, ale jak jesteście, jak kogoś okradnął czy coś, to pierwsze co robimy, dzwonimy na policję. Także faktycznie jebać. Dobra, no cóż. Ja tutaj sobie dojeżdżam do firmy. Zostawię ten ładunek. No dzisiaj kończymy. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek ogólnie wam się podobał. Był trochę kontrowersyjny, bym powiedział chyba. Kurwa, zahaczyłem go. Jobane wrot, normalnie. Ale mam dzisiaj, ogólnie od 2 dni
Do ETS-a mam zajebistego pecha. Albo się gdzieś nie zmieszczę, albo coś przypierdzielę w coś. Nie wiem, no różne tutawianki się dzieją. Tutaj się pewnie nie zmieszczę. Nie chcę widzieć tego parkowania swojego tutaj. Ożeż ty wpyta jeża. Co? Nie będę się tutaj męczył, bo mi się nie chce. Szkoda na to czasu tego odcinka. Także 22 tysiące. No to zajebiście, żebym zapłacił. Słuchajcie, zobaczę sobie tylko jeszcze, gdzie mam kolejny transport. Gdzie mogę wziąć, bo może sobie zaklepię od razu. Jesteśmy tutaj, tak? Tak. Nie, Wenecja to są akurat te dłuższe. Birmingham mi odpada. Gdzieś bym chciał właśnie na... Wow, na Islandię. O, żeż ty w dupkę jeża. Nie przeczytam nazwy tego miasta. Słuchajcie, jadę jeszcze sobie zabrać ten... Jadę sobie jeszcze zabrać ten cały ładunek. Żeby go przypadkiem nie stracić. O, tutaj. Jep. Jeszcze się podłączę. Jest tam. Tam sobie może w tyłem wjadę, co? Nie bój się, gościu. Powinien się wyrobić. Okej, plusik. Elegancko. Dobra, pyk, pyk, pyk. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda naczepa. O, taka widzę. Kontenery. Jeszcze zobaczmy na mapę, jak dokładnie będziemy jechać. Idziemy tędy. W Göteborgu wsiadamy na prom i lecimy z tym promem do Fredrik... jakaś tam nazwa i później lecimy znowu w kolejny prom i tym promem, patrzcie jak daleko, o, jakaś tutaj Wick jest. Ładnie tutaj, ładnie, ładnie. No to później sobie troszeczkę pojeździmy po Islandii, myślę, patrzcie jak Islandia wygląda, więc sobie będę chciał może objechać bo troszeczkę tutaj dookoła, żeby można było nią... Aha, widzę, że to jest... Aha, dobra, dobra, damy sobie radę. Pojeździmy troszeczkę po Islandii później. Dobra, to cóż. Dzięki wam dzisiaj za uwagę. Oczywiście, jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz dole, suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Oczywiście walnijcie komentarz z jakimś tematem, jaki chcecie, bym poruszył na następnym odcinku. No i na razie. Trzymajcie się. Pa, pa.